say yes. Are you ready? Jedną z kluczowych kwestii praktycznych związanych z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży jest wyżywienie młodych gości, nie tylko w Krakowie, ale w całej strefie Polski Południowej. Krystian Ciempka jeździ do podkrakowskich gmin, do małopolskich i nie tylko, spotyka się z ich przedstawicielami i przygotowuje właśnie to wyżywienie dla młodych pielgrzymów. Jakie jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest duże. Właśnie jeździmy do prawie 90 jednostek samorządowych i właśnie tam informujemy władze samorządowe, lokalne, aby one też tutaj promowały tę lokalną żywność, bo wiadomo, wiemy, że Małopolska słynie z tych rzeczy i chcemy właśnie, żeby jednostki samorządowe tutaj się zaangażowały głównie właśnie w promocję swojego regionu, swojej gminy. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby zgłaszali się lokalni restauratorzy, właściciele barów i podpisywali umowę z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży właśnie na wyżywienie młodych pielgrzymów. Te lokalne podmioty mogą właśnie takie porozumienie podpisać z komitetem organizacyjnym właśnie na wyżywienie pielgrzymów, nie tylko śniadań, które są przypisane do zakwaterowania, ale także do wyżywienia pielgrzyma właśnie po katechezie, czyli zaoferowania mu obiadu, a także kolacji, kiedy pielgrzym będzie wracał z Krakowa. No właśnie, bo oni przecież będą mieszkać też w tych miejscach, nie tylko w Krakowie, ale właśnie w całym tym paśmie Polski Południowej. Tak, i dokładnie. Tutaj dużo pielgrzymów będzie w samym Krakowie, ale logistycznie też będzie dla tych pielgrzymów, którzy będą mieszkali właśnie w tych gminach innych w tej strefie zakwaterowania, zjeść tą kolację czy też obiad właśnie tam. A jednocześnie dla tych restauratorów to nie oznacza zamknięcia restauracji na czas Światowych Dni Młodzieży, bo oprócz tego, że przyjmą gości pielgrzymów, to będą prowadzili normalną działalność, tak jak przez cały rok. Oczywiście, kiedy pielgrzym przybędzie, to nie będzie oznaczało właśnie zamknięcia restauracji dla lokalnych mieszkańców, wręcz przeciwnie. Zachęcamy do tego, że właśnie lokalni mieszkańcy spożywali te obiady, czy też kolacje, śniadania właśnie z pielgrzymami z całego świata. Przed nami duże wyzwanie. Liczymy na to, że gmina Alwernia i wszystkie nasze miejscowości przyjmą około 1000 pielgrzymów. Już dzisiaj prowadzimy rozmowę z naszymi znajomymi pielgrzymami. Ponad 300 osób z Hiszpanii, z rejonu Saragossy. Oni mają być rozlokowani właśnie w placówkach oświatowych miejscowości Kwaczała, ale także u prywatnych osób, w prywatnych domach, również w Kwaczale. Ale także rozmawiamy z grupą około 600 osób, ponad 600 osób z naszego zaprzyjaźnionego miasteczka we Francji, miejscowości Evron. Chcemy, aby ci młodzi pielgrzymi mieszkali właśnie w naszych placówkach oświatowych na terenie całej gminy Alwernia tak naprawdę, bo te 1000 osób wymaga kilka placówek, żeby ich przyjęło, ale także prowadzimy rozmowy poprzez parafię z prywatnymi mieszkańcami naszej gminy, którzy mogliby również przyjąć tych pielgrzymów we własnych domach. Bardzo zadowoleni, że możemy tutaj gościć całą młodzież ze świata. Naprawdę, po prostu w takiej małej wsi, ale bardzo się cieszymy. Mamy salę, główną salę teatralną, gdzie jesteśmy, gdzie się odbywają spotkania i takie kulturalne, i spotkania modlitewne. Mamy dwie duże sale, dwie toalety z prysznicami i takie zaplecze kuchenne, gdzie jest woda, gaz, gdzie można zrobić posiłki dla gości. Łącznie z tym, że doprowadzony jest internet, będą tutaj stanowiska, że może młodzież korzystać z internetu. Mówimy troszkę angielskiego, uczymy się, także to jest bardzo popularny język. Dogadamy się, miejmy nadzieję. Ksiądz nam może pomoże. Duchowo. Nauczyciele. Duchowo oczywiście też możemy się dogadać.
Jesteśmy w dawnym dworze Szembeków w Porębie Żegoty w gminie Alwernia, gdzie dzisiaj znajduje się dom przyjęć Stary Dwór. I właściciele tego miejsca bez wahania zadeklarowali współpracę właśnie przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. W tym miejscu będzie można zarówno przenocować pielgrzymów, którzy do nas przyjadą na te kilka dni, spotykając się z papieżem, ale także możemy tutaj zapewnić im wyżywienie, catering, ponieważ zaplecze gastronomiczne, które jest w tym miejscu, jest bardzo dobre i będziemy mogli codziennie ten posiłek wydać też dla naszych pielgrzymów, którzy będą w gminie Alwernia. Swoją przygodę ze Światowymi Dniami Młodzieży zaczęłam jako wolontariuszka. Wspaniała atmosfera, pełna radości, życzliwości, a także fantastyczni ludzie, których tam poznałam. Wszystko to sprawiło, że zaczęłam żyć Światowymi Dniami Młodzieży. Byłam wtedy po studiach, poszukiwałam pracy i zaczęłam martwić się, że będę musiała wyjechać z Krakowa, a ogromnie zależało mi na tym, by nadal uczestniczyć aktywnie w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Wręcz nie dopuszczałam myśli, że ta przygoda mogłaby się skończyć dla mnie w tym momencie, kiedy wydarzenie jest już tak bliskie i w zasadzie na wyciągnięcie ręki. W końcu moje marzenie spełniło się. Zostałam pracownikiem Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Dzisiaj ta praca sprawia mi ogromną radość, daje wielką satysfakcję i wyzwala taką pozytywną energię, która jest każdego dnia dodatkowym motywatorem do działania. Tuż za rogiem słynne okno papieskie na Franciszkańskiej 3, a my jesteśmy we włoskiej restauracji Risi Amore, która przyjmie młodych pielgrzymów i ugości ich w ramach programu żywieniowego Światowych Dni Młodzieży. Z nami pani Diana Wojtas. Jak to się stało, że restauracja będzie brała udział w tym programie? Pomysł przyłączenia się do programu Światowych Dni Młodzieży zrodził się już jakiś czas temu, zaraz po tym, jak restauracja rozpoczęła swoją działalność w Krakowie. Właściciel restauracji, będąc tutaj w Polsce, dowiedział się, że Polska organizuje Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku. Powiedział mi, że bardzo chciałby, żeby nasza restauracja przyłączyła się do tej akcji i żebyśmy uczestniczyli w wyżywieniu pielgrzymów. Właściciel restauracji, który jest, rzecz jasna, Włochem w tej sytuacji. Czy to znaczy, że skłoniło go do tego jego własne przeżycia, być może z Włoch, być może z wcześniejszych Światowych Dni Młodzieży, które też odbyły się kiedyś w Rzymie chociażby. Dlaczego? Myślę, że właściciel zdała sobie z tego sprawę, że podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce będzie bardzo dużo młodzieży z całego świata i my jako restauracja będziemy mogli im zaprezentować naszą kuchnię. Jesteśmy w Polsce, ale prezentujemy kuchnię tradycyjną dla okolic Werony i myślę, że będzie to dla nas duży zaszczyt, że młodzież z całego świata będzie mogła u nas się stołować. Ile osób chcecie przyjąć? Bo z jednej strony restauracja jest niewielka, a druga z drugiej w samym centrum Krakowa, w samym sercu można powiedzieć, ze względu choćby na bliskość właśnie słynnego okna papieskiego, w którym ma się spotykać z młodzieżą również papież Franciszek. Restauracja wydaje się tutaj u góry taka niepozorna, ale na dole mamy jeszcze dwie duże sale, które na pewno przygotujemy i będą gotowe na przyszły rok, na lipiec. Spokojnie pomieścimy tam 100 osób, więc myślę, że każdy, kto będzie chciał przyjść i u nas zjeść, będzie miał taką możliwość.